I my teraz z Krzysiem takie podsumowanie targów i jeszcze jego serdeczny kolega ze Słowacji. Krzysiu, powiedz nam troszeczkę o koledze i kolega może nam trochę opowie o hodowlach, o tym, co się dzieje na Słowacji, jeśli chodzi o gołębie pocztowe. To jest mój kolega, serdeczny przyjaciel Marian Worczak. On ma też produkty Dobkowicz na Słowacji. Między innymi też będzie przedstawicielem waszych produktów w Podymacze. On lotuje w Orawskie Poloże. Może Marian wypowie się, jakie wyniki ma w sezonie 2019. Tak, w 2019 som pozeral, tak tam mam 13 prvých cien. Ako z letova, ako celkom dobre, aj na mladé, tak isto prvá cena na Oze Orava. A, no veď treba pozrieť výsledky a tam sa všetko uvidí, keď one. Kolega Marian posiada bardzo fajne gołębie, szczególnie od Zbigniewa Oleksiaka, tak? No, od Oleksiaka, a je tam aj dosť holubu od oryginalnych od Sherlakens. No, też ma oryginalne gołębie od Sherlakensa i bardzo też ma fajne gołębie od Gabi van den Abele, oryginały. Coś może na temat różnicy pomiędzy Polską a Słowacją, odnośnie ilości zarejestrowanych gołębi, odnośnie ewentualnie warunków klimatycznych. Czy to się różni, czy to jest to tak samo? Mają podobne warunki klimatyczne.